Problem emitowania szkodliwych substancji do atmosfery ściśle związany jest z energią, która w naszym kraju oparta jest głównie na węglu. W Bielsku-Białej mapa emisji zanieczyszczeń mających bezpośredni wpływ na jakość powietrza, którym na co dzień oddychamy, rozkłada się w następujący sposób. Przemysł emituje tych szkodliwych substancji około 40%, transport około 20%, zaś zanieczyszczenia wypuszczane przez budynki mieszkalne to około 27%. My mamy wpływ na emisję zanieczyszczeń pochodzącą głównie z transportu, rezygnując na przykład z jazdy własnym samochodem, zamienianym na transport publiczny, rower lub zwyczajny spacer, świadomie ograniczamy emisję spalin. Właściwą decyzją jest również zamiana paliwa napędzającego nasze pojazdy z benzyny oraz oleju napędowego na gaz poprzez montaż w swoich samochodach odpowiednich instalacji LPG lub wymianę starych pojazdów na samochody posiadające katalizatory i zużywające znacznie mniej paliwa. Mamy również wpływ na sposób ogrzewania budynków odpowiednimi paliwami. Oczywiście nie sposób radykalnie pozbyć się pieców i kotłów węglowych, lecz to od nas zależy zakup koksu, węgla wysokiej jakości, nie spalanie przy okazji szmat, gumy, plastików czy innych szkodliwych odpadów. Czy zdajemy sobie sprawę z faktu, że na przykład popularny muł węglowy, stanowiący tak naprawdę odpad kopalniany, stał się dla wielu z nas tanim uzupełniaczem, bądź też głównym paliwem do kotłów CO, stanowiącym wielkie zagrożenie dla nas samych, naszych dzieci, wnuków i całego środowiska naturalnego? Zastanówmy się, czy dla naszego wspólnego dobra nie opalać pieców brykietami i peletem drzewnym, drewnem oraz węglem lub koksem, posiadającymi znacznie wyższe parametry jakościowe. Pomyślmy też o źródłach energii alternatywnej. Wykorzystajmy wiatr, słońce i wodę jako zdrowe nośniki energii. Montując na dachach swoich wcześniej odpowiednio docieplonych domów panele słoneczne i ogniwa fotowoltaniczne. A może warto również wykorzystać istniejącą od lat, lecz mało wykorzystywaną obecnie studnię do montażu pompy ciepła, by ogrzać swoje domy, w kranach mieć ciepłą wodę i jednocześnie wychodząc do przydomowego ogródka móc oddychać czystym, zdrowym powietrzem.